Robimy coś. Sorry, ale musiałem... Chciałbym przeprowadzić wywiad z Gimbaty, jestem z Żabki. Cześć. Witaj. Powiedz mi, jak masz na imię? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz? Nie mogę. Okej. Okay. Znaczy nie chcę po prostu. Okej, okay, całkowicie to czaję to. Co się... Jak ci się pracowało w Żabce ogólnie? Znaczy było fajnie. Fajnie było. Tak? Mhm. A czemu nie pracujesz teraz? Mało, strasznie płacili. Generalnie wiecie, kurwa, 6,50 na godzinę. To jest chujnie praca w sumie. Nie? A zapierdalasz. Dosłownie, od kurwa rana do nocy zapierdalasz. Ale już to rozkminię. Są muzyk traktorzysty, tak? To wszystko jest w ogóle. A ogólnie jak ci się żyje? Ogólnie tak. A to wiesz, to już jest w ogóle. To jeszcze gorzej niż ta Żabka, ci powiem. Tak? No, to jest... No, widzisz, no. Niektórzy mają gorzej. Ale ogólnie jest chujowo. Bo... Nawijasz. Nawet nie wiem czemu, ale co nawijam? No nawijasz ciągle. Co? Ciągle nawijasz, nie? Nawijam? No. No, czasem tak jest, no. Jakie są twoje ulubione smak papierosów? Smak papierosów? Mhm. Lubię papierosy w smaku tytoniu. A jakie są twoje ulubione? Marlboro. A jakiś taki oddział inny, w sensie Marlboro, jakie? Bardzo lubię czerwone, ale goldy są też spoko. Goldy są spoko. A w miękkiej czy twardej? Bo oczywiście, że w miękkiej. Miękkie są bardzo dobre. Właśnie to było podchwytliwe pytanie. W twardej generalnie są chujowe. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście w twardej, ale w twardej są chujowe. Tak? Tak. W ogóle wszystko jest. Wszystkie są chujowe? Nie, nie, nie. Ogólnie wszystko jest chujowe. Marlboro czerwone w miękkiej paczce polecam bardzo. Ale ogólnie życie jest chujowe, ale Marlboro czerwone są zajebiste. To jest w ogóle jedyny powód do życia chyba tak naprawdę, nie? Mimo, że to papierosy i w sumie to tak i... prowadzi do śmierci, ale... No ale zajebista jest śmierć, nie? Znaczy, bo... Zajebista. Ciekawe to jest. Bardzo ciekawe. Bardzo. No ciekawe. No bo zastanawialiście się kiedyś na przykład, co się dzieje po śmierci. Nie wiem. Myślicie, że macie dalej świadomość, że to dalej jakoś tak, tak działa? No właśnie, ja bym chciał tak, nie? Żeby było coś po śmierci, ale to, wiesz, ale to co, takie... Ale co byś chciał na przykład? Co byś chciał po śmierci? No, Pana Jezusa zobaczyć, nie? W sensie... A, to nie... Znaczy ja nie mówię, że ja jestem za tym, nie? Ale zajebiście by było, jakby tak było, wiesz o co chodzi. Wiesz. Ha, że OCD. Chciałbyś, żeby faktycznie ten Jezus istniał tam gdzieś? No, zajebiście jak by ten... było. Znaczy, ja mi by się to tak w sumie, kurwa, wiesz. Bo generalnie, no nie wiem, lubisz chodzić do kościoła? Nie. No to wyobraź sobie, znaczy, że... No tak czasami, wiesz co, co posłucham, nie? A wyobraź sobie, że kazania? Po śmierci będziesz tego słuchał, kurwa, całe życie. Ale kurwa, kazania księdza? No, ale inne, jakieś hosanny czy inne gówno. No to, ale skąd wiesz, że tak jest, stary? Widzisz, właśnie chodzi o to, że nikt nie widziała. Ja jak byłem mały, to zawsze uważałem, że po śmierci dostajemy to, czego tak bardzo chcieliśmy. Jeżeli byliśmy dobrzy. To by było jeszcze za czasów... marihuany, kurwa. Znaczy wtedy, jak byłem mały, marihuana to... Marihuana jest nielegalna, więc... Jak byłem mały, to... Nie jest legalne. Myślałem, że po mojej śmierci będę miał komputer, ze wszystkimi grami, stary. Naprawdę. I że będę mógł siedzieć i grać. Wyobraź teraz doszło... Sobie, no. Co mogą myśleć te osoby, co przychodziły obok i ja nagrywam ciebie, a ty mówisz coś o śmierci, stary? Mi się wydaje, że mieli to serdecznie wyjebane. Tak? Ale tacy ludzie są w Polsce. Że mają wyjebane? We wszystko mają. W sensie w innych generalnie. Jest taka... A. My niby bardzo mamy taką... No i to zajebiste. W sensie, no fajnie by było, jakby tak było, ale na przykład... Jak ja sobie na przykład wyjdę, nie, z różowymi włosami, no nie mam teraz, ale jakbym miał znowu, no to wiesz, krzywe spojrzenia by leciały na moją stronę. No tak, no ale to już, wiesz, no bo to jednak no, różowe, to już takie... różowe włosy, tak. Ale no ogólnie, patrząc na ubiór mój, nie, pozwinięte nogawki, jakieś duże buty, prawie rajstopy mam na sobie. No ja. No ale ty, wiesz co, ty wyglądasz jak menel. Ja czasami też wyglądam jak menel, ale... Lubię ten styl, rozumiesz, co chodzi? Zapytaj się, czy teraz możemy wpaść. To mam napisz, że dopijemy piwo i idziemy.
Zostaliśmy zaproszeni na...